Raz, dwa, trzy.
Panie dyrektorze, chciałbym na młodzieży, grona pedagogiczna, rodzice, zaproszenie goście. Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy tutaj do Was przyjechać na drugą edycję tego konkursu do hymnu. Muszę powiedzieć, że w pierwszej edycji do hymnu przesłuchało żywi w całej Polsce 80 tysięcy dzieci. To jest niesamowita ilość. Ponad 300 szkół, które były zgłoszone w tej pierwszej edycji. Był taki duży natłok, że Narodowe Centrum Kultury powtórzyło tę edycję i jest na druga edycja do hymnu. Bardzo się cieszę, że Szkoła Wojewódzkie Zachodnie Pomocy również w tym biorą udział. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. Przywiozłem dla wszystkich uczestników dzisiejszego śpiewania dyplomy. Zostawiłem je w sekretariacie. Bardzo poproszę, żeby bardzo słowo dali tych dyplomów i obdarzenie dzieciom z wypisanymi imionami, nazwiskami i imionami. Natomiast na ręce pana dyrektora chcę wręczyć taki dyplom honorowy, tak aby umieścić to gdzieś w pięknym miejscu w szkole, żeby wszyscy wiedzieli, że szkoła podobowa brała udział w tym. Gratuluję panu za przygotowanie tak olbrzymiej masy dzieci. To jest naprawdę wielkie wyzwanie, żeby stanąć przez prawie 300-osobową górę i zadelegować. Udało się to panu perfekcyjnie, także gratuluję.